Stacja siódma. Drugi upadek Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus wielce osłabiony drugi raz pada, pod tak okrutnym ciężarem sobą nie włada. W bramie Jezus kochany, od katów podeptany, aby prędko z krzyżem powstał, jest przymuszany. Idzie Zbawiciel, drzewem obciążony, sił mu nie staje, mdleje udręczony. W bramie sądowej, gdy sobą nie włada, drugi raz pada. Jakże przytłacza ciężkie krzyża brzemię, upada Jezus drugi raz na ziemię. Za moje grzechy nieodżałowane, wciąż ponawiane. Tuż przed bramą na nierównej wyjeżdżonej drodze była kolejna kałuża. Osłabiony Jezus stracił równowagę i upadł tak silnie, że omal nie pociągnął za sobą Szymona. Żałosnym, złamanym, ale wyraźnym głosem zawołał: biada ci, biada Jerozolimo! Ukochałem cię jak kokosz gromadząca pisklęta pod swymi skrzydłami, a ty wypędzasz mnie tak okrutnie poza swe bramy. I jeszcze większy smutek ogarnął jego serce. Zaraz też ozwały się łajania i krzyki faryzeuszy, po czym zaczęli go bić i znęcać się nad nim. Szymon Cyrenejczyk nie mógł już znieść tego okrucieństwa i zawołał gniewnie: jeśli nie zaniechacie nikczemnego postępowania, rzucę krzyż i nie będę go niósł, choćbyście mnie mieli nawet zabić. Gdy jesteście zjednoczeni z moimi cierpieniami, wasze wynagrodzenie podoba się Bogu. I dlatego, gdy mi na to pozwalacie, łączę życie wasze z życiem moim. Pomagaj mi, aby wszyscy weszli do nieba, i proś tych, którzy już weszli, aby wam pomagali. Mów do nich ze słodyczą, z czułością. Jeden szorstki odruch mógłby ich oddalić jeszcze więcej. Bądź surowa dla siebie, a łagodna dla innych. Chciej służyć. Przypomnij sobie, że umywałem stopy, że niosłem ulgę, że ustrawiałem. Kiedy będzie dość świętych, oblicze świata ulegnie zmianie. Przypomnij sobie, wystarczyłoby kilku tylko, by ocalić Sodomę. Pozwalam ci służyć mi i kochać mnie, służyć Bogu. Gdybyś myślała o tym szczęściu, a gdyby jeden jedyny dzień mógł być jeszcze przyznany potępionemu, wyobraź sobie, jaki by on zrobił z niego użytek. Będę cię słuchał z tak wielką radością, tak uważnie, gdybyś wiedziała. Powiedz im, aby do mnie przyszli, by się oddali miłości tacy, jacy są. Przede wszystkim patrzę zawsze na wasze intencje, a dla czynów jestem pobłażliwy, jeśli się coś nie uda. Powiedz im, aby przyszli. Panie, upadający kolejny raz, ty poprzez ten upadek chcesz nas podźwignąć z połowiczności i letniości. To moja rana połowicznej modlitwy, połowicznej miłości, połowicznego nawrócenia,
połowicznej czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i przebaczenia powaliła cię na ziemię. To rana połowicznej miłości małżeńskiej i połowicznej wierności w powołaniu przygniotła cię krzyżem. Jezu, uzdrów mnie z połowiczności i letniości w wierze. Ulecz moje rany. Daj moc do całkowitego przylgnięcia do Ciebie. Przybliżam się jeszcze bardziej do Ciebie, bo wierzę, że uzdrawiasz mnie już teraz. I dziękuję Ci. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nas.